Witam was w kolejnym odcinku z gry Death Stranding. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie tutaj kontynuować naszą podróż. Miałem ogólnie małe parę niestych planów, ale które się niestety tutaj nie udało się zrobić. Niestety zaraz wam pokażę dlaczego. Dokładnie to zaraz zobaczycie po wyjściu z kwatery. Zaczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikator Bridges. Hej Sam, mam dla ciebie nowe informacje. Uzyskałem je dzięki twoim staraniom o rozbudowanie sieci. Chodzi o łączniki. Sam się do tego dokopałem, żeby nie było. Nikt nie kazał mi grzebać. Jeśli ktoś spyta, zwal to na mnie. Nie musisz cierpieć z tego powodu. Przypadkiem słuchałeś mojej paplaniny, dobra? Wracając, zdaje się, że to nie Bridges przywróciło technologię EUD, tylko grupa separatystów. Terrorystów przeciwnych UCA, według moich danych. Zaczęli ich używać jakieś 3 lata temu. Mniej więcej wtedy, kiedy Bridges 1 myślało o wyprawie na zachód. Ci separatyści też mieli problemy z wynurzonymi. I uznali, że namierzając ich, mogliby ich skierować w naszą stronę. Kiedy Bridges się o tym dowiedziało, postanowiło zwalczyć ogień ogniem i zacząć używać łączników jako środka zaradczego. Możliwe, że twój łącznik powstał w tym właśnie celu. Co prawdopodobnie próbowano ukryć, sądząc po braku rejestru serwisowego. Zawsze wydawało mi się dziwne, że tak chętnie korzystamy z technologii, którą ledwie rozumiemy. Teraz już wiemy dlaczego. Od początku kopiowaliśmy cudze metody i techniki. Musisz wiedzieć coś jeszcze. Chodzi o pierwsze eksperymenty na łącznikach. Poskładałem to, co udało mi się znaleźć i wygląda na to, że zaczęły się w okolicach wdarcia. Przeprowadzano je na Manhattanie, na wschodnim wybrzeżu. Wyspa została zmieciona z powierzchni ziemi, najpewniej w wyniku rozpróżni. Eksperymenty te miały wówczas całkowite wsparcie amerykańskiego rządu. To tylko domysły, ale przypuszczam, że podstawowym celem programu EUD było lepsze zrozumienie natury wdarcia. Ze względu na kwestie moralne i bezpieczeństwo, opinia publiczna była mu jednak przeciwna. Mimo to rząd nie zarzucił eksperymentów i chcąc pojąć największą katastrofę tamtej epoki, wywołał kolejną. Warto zauważyć, że w eksplozji zginął nawet sam prezydent. Dopiero po jego śmierci, gdy zastąpiła go wiceprezydent Strand, zawieszono cały program na mocy rozporządzenia. Zniszczono dokumenty, pozamykano placówki i uczyniono wszystko, żeby zamieść całą sprawę pod dywan. Nasuwa się pytanie, jak przypadkowa grupa separatystów zdołała odzyskać sprzęt po tylu latach. Dam ci znać, jeśli nastąpi jakiś przełom. Okej. Użyj terminala dostaw, przejrzyj listę zleceń. Mieszkańcy węzła górskiego mają problem, który trzeba szybko rozwiązać. Niedaleko miasta spod ziemi zaczęło się wydobywać coś ala smoła. Przybywa tego z każdą minutą i niedługo pewnie zacznie zalewać ulice. Podobno trochę się już przedostało przez zewnętrzne mury. Jeśli nic nie zrobimy, niedługo całe miasto może zatonąć w morzu smoły. Znajdziesz tam zlecenie z górskiego. Sprawdź szczegóły w terminalu dostaw. Okej. Zlecenia dla Sama, tu mamy dostęp do węzła górskiego i tu mamy odzyskanie nośnika i zaginiony kurier.
Ostrożnie unikać uderzeń do sowa do górskiego terenu nie może być mniej niż 40%, ale to sobie jeszcze nie będziemy tego robić. Ja jestem ciekaw, znaczy ogólnie teraz tak, od samego początku. To były właśnie powody, dla których postanowiłem nie robić po prostu nic wcześniej, tylko po prostu najpierw poczekać na was, żeby wam pokazać, co tutaj się dzieje. Dostałem innego lajka za tę rolkę, to dopiero początek, jeszcze całej tej rolki nie rozłożyłem. No, to jest jeden z powodów. Kolejnym powodem jest to, że przeglądam sobie pocztę. Tak, ja nienawidzę tej poczty, aż mogę sobie ją czytać tak o, w Pablosie, ale tak na głos to mi się już trochę nie chce tego czytać, jest tego po prostu kurde za dużo, z jednej strony za dużo, ale ten, to sobie czytajmy z, bo mam kolejne zlecenie z Lambdą, mam od Saturna, dzięki sam nie zauważyłem, jak długo czekałem na tę chwilę, moja piękna kosteczka, kolejny klucz do mojego przebudzenia. Jestem już tak blisko. Proszę, przyjmij ze mnie tę ciężarówkę. Jest zgodna do stworzenia, gotowa do stworzenia. Tak naprawdę, to naprawdę dobry model. Aż ciężko mi się z nią rozstać. Zostawiono w niej najnowocześniejszą technologię opracowaną w pewnej szczególnej placówce badawczej. Jest dużo wytrzymalsza niż przeciętny pojazd, a jako maturę rozładują się o wiele wolniej. A jeśli ciekawi cię temat mojej kostki, coś się zdradzę. Liczę na to, że dzięki niej uda mi się otworzyć wrota do innego wymiaru. Trzymaj za mnie kciuki. Okej. No, tylko że ta ciężarówka wcale nie jest aż taka dobra. Niesamowity potencjał hologeneratorów, dzięki sam... No naprawdę byłeś ty za każdym razem. Muszę powiedzieć, że dołączając do UCA zyskałem dostęp do prawdziwej skarbnicy danych, ale wygląda na to, że nie tylko ja mam kilka nowych zabawek. Wypróbowałeś już nowy hologenerator swojego odradka? Coś niesamowitego. Hologramy nie tylko wyglądają jak prawdziwe skały, lecz również nie są wykrywane przez skanery. Mów, może je nawet wykorzystać w celach kamuflażu. Przypomina mi to techniki, których niegdyś używaliśmy do produkcji starych filmów. Światło i cień, iluzje optyczne. Ale w tym wypadku poziom realizmu przechodzi wszelkie oczekiwania. Zadzę ci pewną tajemnicę. Z pomocą hologeneratora zakradłem się do obozowiska mów i nagrałem materiał. Nawet nie mieli pojęcia, że tam jestem. To niezwykle, jakie wychodzą ujęcia, kiedy nikt nie wie, że filmujesz. Postanowiłem, że wykorzystam tę technikę do nakręcenia całego filmu. Zatytułuję go Wielki Dostawca. Obsadziłem cię w roli głównej sam. Sprawisz mi zawód do achaci. Będziemy, kurczę, tym wielkim złym, który zabiera biednym ludziom paczki. Benzo jeziorny, tutaj... Mamy tutaj, jak chcecie, to sobie po prostu zatrzymać. Mamy tylko po prostu takie informacyjne. Desperacka prośba o drugą pizzę, to mamy od Peter Englera, mamy tutaj właśnie wiadomość, że on chce drugą pizzę z węzła, z którego? Z węzła południowego, znowu nas bardzo prosi. Dobra, Fradzia odzyskała dobre ile. Hej, Sam, wygląda na to, że węzeł południowy jeszcze trochę postoi, co? Pamiętam, jak odpalili tam tą bombę dranie. Ludzie gadali, że Fradzia z nimi współpracowała, ale wszystko pomieszali. Ona próbowała nas uratować, tak jak ty. Na szczęście tym razem sprawa jest jasna. Fradzia nie będzie tu już raczej mieszana z błotem. Zbyt łatwo zapominamy, że żyjemy dzięki ludziom spoza naszej małej enklawy, ale ty nam przypomniałeś, że nie jesteśmy sami. Jesteśmy częścią UCA, co oznacza, że nie możemy tylko wyciągać rąk po pomoc. Musimy też dać coś z siebie. Tak właśnie będzie. Okej. Okay. I mamy od węzła południowego, mamy dodatkowe takie nieoficjalne zadanie. Sam, podobno byłeś u mamy. No, więc mam do ciebie gorącą prośbę. Prosto od Bridges, pełen ładunek zawierający rzadkie materiały, został wciągnięty przez superkomórkę i trafił na dno wodospadu. Na północny zachód od węzła południowego. Musisz go znaleźć i dostarczyć do miasta. Oficjalne zlecenie znajdziesz w terminalu mamy. Namiasem mówiąc, ludzie zgłaszali, że gdzieś w pobliżu widzieli wielki, świecący obiekt. Znalezienie go nie jest częścią zlecenia, ale uznałem, że może cię to zainteresować. Wybacz, że zwracam się do ciebie bezpośrednio, ale ten ładunek nie może tam leżeć wiecznie, a ty jesteś najlepszym, jedynym kandydatem do tej roboty. Liczymy na ciebie, liczę na ciebie wiele osób, przepraszam. Dobra, mamy
że informacje, że niszczymy samą siebie o tym. No, masz jeszcze sobie doczytać. Maleństwo, jesteś dumny. Dalej, rozbijasz się po puskole z jakimiś gratami na plecach sam. Nie tęsknisz czasem za towarzystwem. Ja tęskniłem, ale to już przeszłość. Tak między nami muszę przyznać, że życie było prostsze, kiedy byłem sam, mogłem robić, co mi się żywnie podoba. Nikt mi nie jęcza o każdy drobiazg. Skąd ona bierze te swoje grymasy? Daję słowo, nic jej nie pasuje, żebyś ty słyszał naszą ostatnią kłótnię. Mówię ci, to prawda, co mówią. Bliskość rodzi w nas pogardę. Nigdy się nie żyj sam. Dobre. Popularność cosplayera rośnie, też musicie sobie to przeczytać. Uwaga na skoki chiralne. No, bo tutaj to też będzie to. Macie tutaj to sobie przeczytać. No, nie będę wam tutaj tego tak. Inaczej. To chrzeczko sobie sami poczytajcie, żeby nie przedłużać tego filmiku, nie wiadomo to ilu set godzin. Niestety moje czytanie, mój sposób czytania jest troszeczkę. Troszeczkę nie zbyt zadowalający i wiem, że bardzo często mam rocze, pomimo tego, że staram się bardzo wyraźnie mówić. Ale dobra. Dobra. Namierzyłem trzeci nośnik sam, ale jest pewien haczyk. Wiem, że zajęty z ciebie człowiek, masz ważne rzeczy na głowie. Odbudowę Ameryki i takie tam, więc przekazałem to zlecenie niezależnemu kurierowi. To prawdziwy zawodowiec, taki jak w moim świecie. Równie dobry jak ty, a może nawet lepszy. Bez trudu znalazł nośnik, problem pojawił się później, kiedy w drodze powrotnej napadli go jacyś pincze cabrones. Od tamtej pory się nie odzywa. Bardzo możliwe, że już nie żyje, ale jeśli gnijące zwłoki faktycznie wywołują teraz później, lepiej go znajdź i to jak najszybciej. Pamiętaj, żeby przy okazji zabrać mój nośnik. Zajrzyj do centrum dystrybucji na północ od węzła górskiego. Wyślę ci zlecenie razem z informacjami o miejscu, w którym zginął kurier. Niech sprawi mi zawodu, sam liczę na ciebie. Dobra, to sobie przyjmijmy to zlecenie. Ja, widzicie, jesteśmy troszeczkę tutaj nadgoniliśmy to, ale mam tu zlecenie dla sama. Mamy oczywiście to zadanie od V. Niech sobie tutaj weźmiemy. Nieśmiercionośny to jest drugiego poziomu karabin. Sobie go z chęcią to jest tak, karabin automatycznie śmiercionośny na drugiego poziomu. Akurat w poprzednim odcinku byliście świadkami, jak po prostu ledwie co zrobiłem pierwszopoziomowy, poszliśmy tutaj i dostaliśmy drugopoziomowy, ale jak sobie przy okazji, chwila, jeszcze sobie tylko dam do rozłożenia ładunek, no trochę mniejszy będzie. No, miałem nadzieję, że... Raczej miałem nadzieję, dobra, nieważne. Na razie spróbujmy zrobić ten nośnik danych. Sobie zobaczymy, jak on bardzo daleko jest, bo szczerze powiem, trochę jak ten głupek, nie zwróciłem uwagi na mapę. Co to jest? To jest w obozie mu znowu. Aha. Okej, to jest zaraz przy drodze. Aha, chyba wiem, gdzie to jest. Dobra, no to lecimy. Widzicie, ten już został aktywowany, ale dalej wygląda paskudnie. Cały jest porozewiały, najdłużej odcięty od całej reszty sieci. No ale za to teraz mogą sobie wszystko przesyłać, sobie tutaj pięknie, ładnie dawać radę. Na razie to sobie tutaj spróbujmy właśnie znaleźć to wszystko i mam do was pytanie, jak ogólnie wam się podoba ten nowy sposób troszeczkę nagrywania, bo staram się już nie trzymać tak blisko mikrofonu, a tak jeszcze dam go troszeczkę dalej, staram się go trzymać trochę dalej, żeby lepiej ten dźwięk się rozchodził, mam nadzieję, że... Ej, kurde, ja chcę tu skoczyć, mam nadzieję, że jest to chociaż trochę lepiej słyszalne. I że to dla was troszeczkę lepiej. Ogólnie będę musiał w swoim czasie pomyśleć nad zakupem nowszego mikrofonu. Już mam jeden na, jakby to powiedzieć, jeden już mam na oku od Mad Doga. Tak samo jak mam te słuchawki, z których jestem super zadowolony. Zobaczmy, gdzie to jest. Niestandardowy znacznik, usuń znacznik to. Niestandard też usuń, to też usuń mi ten znacznik, też usuń. Ile metrów? Pół kilometra prawie. Dobra, to jedziemy jeszcze dalej.
I napiszcie mi w komentarzach, jak to wszystko ładnie działa. I co? No i to tyle z takich bardziej ogłoszeń parafialnych. Jak widzicie, granie tutaj w Death Strandinga kurczycie dosyć ładnie, gładko. Coś czuję, że tak naprawdę nie jesteśmy już tak daleko do końca gry. Mam wrażenie, że jesteśmy już dosyć bliski końca. Patrząc się na to, że już mamy tutaj węzeł górski, tutaj też już z tą Emily są ciekawe rzeczy. W ogóle tak się zastanawiam, to ciało, które żeśmy zabierali na samym początku gry, czy to nie było przypadkiem ciało ojca Eudeka? Mam takie dziwaczne wrażenie. Ale no, możemy tylko gdybać, coś podejrzewam, że to się wszystko bardzo ładnie rozwiąże, chociaż jest zadawane coraz więcej pytań, dlaczego na przykład sam dostała kipu i inaczej, czemu Ameli straciła kipu, ale też kipu widzieliśmy we wspomnieniach Fragile. O ja pierdziele, w jakim to miejscu, człowieku? Ma to granaty, assembler. Okej. Okay. Aha. Jeśli zwłoki nie zostaną odpowiednio potraktowane, wywołają rozpróżnię i zmienią się w wynurzonego. W związku z tym ciało należy jak najszybciej zebrać do spalarii. Najbliższa spalaria znajduje się na zachód od węzła jeziornego. Korzystaj z mapy w kajdankach, żeby sprawdzić jej lokalizację, a na razie sobie jeszcze tutaj zejdźmy po to. Okej. Okay. I musimy się niestety tutaj tym delikwentnym zająć, to jednak ten kurier... Jednak ten kurier padł. What the fuck? Dobra, tutaj jest. Dobra, to ja chromolę. Ja teraz nie mogę tego. Dobra, ja wolę sobie na razie ten ładuneczek tutaj wziąć. I będę musiał wszystko ściągnąć z pleców, żeby tego dupka wziąć. Dobra. Gdzie jest mój motor? Tam jest mój motor. Kurde, mogę tutaj ciężarówką podjechać. Jestem cały czas zastanawiam się, czy na ciężarówce też można tylko jednego klienta za... Ała, to zabolało. Czy można nieść tylko jednego delikwenta, czy kilku? Wiem, że lepiej takie ciała, to właśnie co teraz znalazłem, takie ciało zrobić jak najszybciej też, bo zostawiając takie ciała... Nie wiem, czy żeby się zdespawnowały, czy jak to wygląda, powoduje to, że jest rozpróżnia i jest dosłownie game over. Myślimy wszystko na pojeździe? Wszystko jeszcze tam, ten jeden ładunek na narzędzia. Tak, spray naprawczy do pojemników też umieścimy na motorze. Aj, te dwie rzeczy też umieścimy na motorze i lecimy. Więc tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli zostawimy takie ciało, tak widzicie, mamy je oznakowane, to jeżeli tego nie zrobimy, to następuje dosłownie game over. Jest to ciekawa mechanika, w szczególności jeżeli jesteśmy... Przepraszam, jeśli kogokolwiek obrażę, ale jeżeli jesteśmy na tyle głupi, żeby używać broni śmiercionośnej, żeby na przykład pójść do obozowiska mułów i stwierdzić, a wytłukę wszystkich. I to jest troszeczkę takie, dla mnie to jest takie strzelanie sobie samemu w głowę, bo tak czy siak musimy potem takie ciała zabierać, a dajmy na to nie zdążmy, albo coś się stanie i tak jak tamten. Oj. Dobra, tak jak to mamy jednego muła, mam nadzieję, że nas nie zauważy. No i my na to nie zauważymy, albo tak jak kiedyś czytałem, że... zauważył nas, jest szczelby, ma szczelba, to unika walki na małym dystansie, gdyż wróg używa szczelby. Dlatego też dostaliśmy pancerze, bo oni też używają coraz lepszej muły, ten broni. Już tutaj nie są muły, czyli to są terroryści, więc no, jesteśmy, może powiedzieć, tym... Jeden z bardzo późnych etapów, ale dobrze, że można chociaż na motor wejść z ciałem. I dobrze, że to nie jest daleko od spalarni, więc mamy tutaj szansę tak naprawdę dojechać i to wszystko wsadzić, nawet dojść. To nie jest problem, chociaż ona nie jest aż tak też bliska, ale też nie aż tak bardzo daleko.
I w końcu ją zwiedzimy. Teraz miałem takie lekkie przeczucie, że będzie w końcu jakieś zadanie z pozbyciem się ciała, ale nie przewidywałem, że to będzie zadanie od Jaya. Myślałem, że to było osoby będą normalne zlecenia dla sama, że na przykład coś się stało, wypadek w laboratorium i trzeba, no, niestety oddać pochówek tutaj, żeby się pozbyć. Ja jestem ciekaw, dlaczego to jest wybudowane w takim miejscu, ta spalarnia, bo moim zdaniem ta spalarnia jest trochę takim, trochę z dupy miejscu, bo przecież tutaj oni cały czas się boją o to hilarium, żeby się za bardzo nie rozprzestrzeniało. No, no ile tutaj tego jest? Zawsze się zastanawiałem, ile tutaj maksymalnie ile tutaj maksymalnie osób można zmieścić, bo zobaczcie, ile tutaj jest tego. Dobra, nie, musimy troszeczkę ten motor. Musimy ten troszeczkę motor wycofać. Dobra. Aktywuj terminal. Podaj kremacji. Dobra, dostaliśmy jeszcze maila od V. Dzięki za załatwienie sprawy ciała, załatwienie sprawy ciała kuriera. Dobra robota sam. Wygląda na to, że miałem rację. Tamten kurier zginął przez mój nośnik. Hombre powinien pewnie miał jeszcze sporo planów na życie. Niech to szlak. Zdołałeś go jednak godnie pożegnać. Santa Muerte. Będzie o tym pamiętać. Tak czy owak, nie ma sensu strzępić języka. Słowa i tak nie mają znaczenia dla zmarłych. Przynajmniej nie musimy się już martwić o spróżnię, co oznacza, że możesz wrócić do roboty i szukać kolejnych nośników. Nadal na ciebie czekają. Dobra, zobaczmy sobie teraz, wróćmy, jak w ogóle wygląda tutaj to. Taka moja mała dygresja. Tak się zastanawiam, że zobaczcie, że od kiedy tak naprawdę zrobiliśmy tamto zadanie, czyli od tamtego innego centrum logistycznego poleciliśmy do tamtego węzła i już możemy odblokować węzeł górski. To jest dla mnie trochę takie lekkie przyspieszenie. Raczej z jednej strony lekkie przyspieszenie, z drugiej strony czemu nie robimy już zadań pobocznych? Ja cię z jednej strony rozumiem, bo w węźle górskim jest osoba odpowiedzialna za napisanie software'u do Cupida, więc wtedy może dopiero będziemy robić te mniejsze, żeby wzmocnić tą sieć, a tak to po prostu szybko łączymy, żeby po prostu to działało, żeby jak najszybciej dojść do tamtego węzła i po prostu, nie wiem, móc po prostu naprawić, żeby po prostu tam ta cała sieć działała, żeby nie powodowała takiego wzrostu hiralium. Nie mam pojęcia, troszeczkę mi się to nie podoba, bo chociaż nie, jest to łatwo sprawdzić. Wejdźmy sobie na mapę. Jak naciskamy sobie trigger dokładnie, to mamy tutaj, widzicie, mam takie strefy, to są tak naprawdę strefy zasięgu. Tak naprawdę widzimy, o, tutaj mamy jeszcze jedną osobę. Mamy kolekcjonera. Cały czas czekam, aż się zrobi to jakieś zadanie dla niego, ale chyba będę musiał to olać, dosłownie olać i po prostu ręcznie do niego podejść. Tak samo jak na przykład mamy tutaj Peter Englert. Tutaj robimy dla niego tylko i wyłącznie zadania związane z dostawą pizzy. To jest zniszczony schron. I zobaczcie, tutaj, że węzeł górski odblokowuje nam tyle. I najgorsze jest... co? Jezioro w kształcie serduszka i sektor w kształcie serduszka. Ups. Przepraszam bardzo. A, i tutaj stąd będziemy podróżować dalej. A teraz ja powiem, zobaczcie, ile jeszcze musimy miejsc podłączyć tak naprawdę. Więc tak jak mi się wydaje, gra po prostu nas fabularnie przyspiesza nas do węzła, a potem będziemy musieli tutaj odnowić to wszystko, żeby móc potem dalej na zachód i prawdopodobnie tam już będzie koniec gry. No bo polecimy na zachód i wrócimy na wschód. I cały czas się zastanawiam, o co chodzi z tym ojcem Eudeka. Jak widzieliście na tamtym filmiku, na tamtych wspomnieniach Eudeka, jego ojciec zginął. Nie przyjrzałem się ludziom, tym strażnikom, kto to był, czy to byli Brydżesi. Będę musiał sobie potem zobaczyć nagranie.
czy może to byli separatyści? Nie wiem, nie zdążyłem się przyjrzeć, bo jeżeli by się okazało, że to byli separatyści i ten Eutek po prostu tutaj przyszedł, to historia się zaczyna naprawdę komplikować. Jeżeli okaże się, że nawet to byli Brydżesi, to i tak jest jedno wielkie wow, o Ciul tutaj chodzi, bo co nie zmienia faktu, że dlaczego oni go zastrzelili, przecież to tylko łącznikowe dziecko, chociaż no może jak taki, może on miał zamiar wyciągnąć to łącznikowe dziecko ze słoika i to wtedy powoduje też rozpróżnię, bo na przykład takie dziecko wtedy ginie, no to, to też trzeba tak naprawdę pilnować. I też o co chodzi z tym, drabina tutaj, i o co chodzi z tym, że nie, to się mówi właśnie z tym ciałem na samym początku. Mam głupie wrażenie, że to ciało, które żeśmy na samym początku, nie mówię do pani prezydent, tylko to wcześniejsze, że to właśnie to było ciało właśnie tego faceta, że nie, że separatyści, tylko po prostu zostało to ukryte, że to był ojciec Eudeka albo Ciul wie. Z tego co wiemy, tak jak już wcześniej było mówione, Eudeki wytrzymują maksymalnie rok czasu w służbie, a ten już jest użytku od jakiegoś czasu, więc no, Ciul wie, jak sami widzicie, gra, ta historia jest bardzo popierdzielona. Na razie zobaczmy, co dostaniemy za ten nośnik danych. Mam nadzieję, że jakąś fajną technologię. O, jesteś już. Wszystko w porządku? Jesteśmy bardzo wdzięczni za twoją pomoc. Mam nadzieję, że o tym wiesz. Okej, tam był lekko uszkodzony. Ale seczka dalej. Możesz teraz wywołać tymczasowe spięcie w obwodach od radków, wrogów. Bierz od radka w trybie kompasu, aby go dezaktywować. Korzystając z tych funkcji. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. To oczywiście, bo ty jeszcze dostawcze wróciły. Ciekawe. No i coś już jeszcze dostaliśmy. Ciekawe, co to będzie tym razem, jaki mem. Eee, to są okulary samuraja przecież, tego Silverhanda, Johniego, no. Uważaj tam w trasie, jesteś zdany na siebie. Bardzo gra jest połączona jednak z Cyberpunkiem. Pomimo tego, że ta gra jest starsza, ile wyszła? Okulary Gordona, tatuaż V, gdzie mamy okulary słoneczne Johnny. No i muszę powiedzieć, że są całkiem szykowne dla sama. Dobra, zobaczmy co jeszcze tutaj może mamy ciekawego. Już mamy tylko zlecenie kózki, ale to byśmy sobie zostawili tak naprawdę w dalszej tutaj części. Mam domierzenie do Hiralium. Ale to sobie wykonamy tutaj. Zadanko. Ciężki ładunek. A, zobaczymy jak to będzie wyglądać ten ciężki ładunek. Jakby co mam aero bagażniki. Mam. No, to są nawet. O, widzę, że tutaj zostawię tutaj trzeciopoziomową ciężarówkę. I to są chyba najlepsze ciężarówki, jakie są aktualnie dostępne na rynku. Nie ma chyba lepszego. Nie można. Ja pierdzie 10. No tak, no to tego nie zrobię przy użyciu motoru. Gdy musiał sobie tutaj kolego od ciebie pożyczyć ciężaróweczkę. No ale nią wrócę, ją tutaj wrócę i zostawię, bo niestety. Niestety ona nie jest mi aż tak bardzo potrzebna. Ale oczywiście tutaj też polajkujemy tutaj tą ciężarówkę. Patrzcie na to. Ale mogę ją lajkować? Mogę, tam są u góry lajki. Patrzaj ta na to, kurde. Widzę, że koleś ma 279 LL, czyli legenda, legend, legendy. Ja pierdzielę. To jest po prostu przecież masakra. To jest chyba większość zrobionych zadań na tą najwyższą ocenę. To ja jeszcze. Wiem, że w tamtym miejscu mieliśmy je odblokowane, ale jeszcze nie udało mi się tutaj zrobić. Tu mamy w ogóle paczki dla syna pisarza. Ja się zastanawiam, czy by tutaj troszeczkę nie pozwiedzać terenu, żeby trochę ich nie podblokowywać. Też prawdopodobnie będę sobie odblokujemy sobie kolekcjonera.
Cały czas mnie to denerwuje, że ten kolekcjoner jest tak, nie ma tam żadnego questa, jest zaznaczony ten bunkier, może tam pójść, ale tak naprawdę go nie ma. Też chciałbym zrobić to zadanie z dostarczeniem pizzy dla tego Englera, więc sobie tutaj byśmy dostarczyli to. Byłoby to całkiem ciekawe. Widzicie, widoczki są takie całkiem ładne. Ten widok na górę jest piękny. I ten cholerny śnieg temporalny, to mnie przeraża, powiem wam. Ten śnieg temporalny, bo jak tam raz wjechałem ciężarówką, dosłownie widziałem, jak ona jest zżarana w oczach. Widzę, że tutaj, kurczę, ciężarówka, trochę stacji ładowania, tyrolka. Ogólnie mam tutaj taki niecny plan po rozstawieniu sam swojej tyrolki. Nie o dziwo, ona... No, ona naprawdę... Naprawdę dużo zasobów ona zużywa. Nie tylko do upgrade'owania, bo wszystkie tyrolki staram się zupgrade'ować do poziomu drugiego. Ale to nie jest jedyny powód. Powodem też jest to, że te assemblery do niej nie są tanie, ale na szczęście dzięki społeczności co jakiś czas sobie zamawiam po 5 assemblerów drugopoziomowych i ludzie mi dostarczają do mojej bazy. Też będę musiał się zastanowić nad zrobieniem drugiej kryjówki, do której jak już skończę tamten teren, tam tą kryjówkę będę miał na tamten teren, a tutaj będę miał drugą kryjówkę, której będę operował już na tej części, bo to szczerze już w tym kierunku będziemy się coraz rzadziej udawać. Też dlatego się zastanawiam, czy żeby przyszły odcinek nie zrobić z dostarczenia pizzy. Nie wiem, czy wam to będzie odpowiadało. Byśmy zrobili właśnie to zadanie specjalne, a następnie byśmy po prostu pojechali już do Wesoła Górskiego, tak mam teraz luźną myśl, zrobili cięcie, pojechali do Węzła Górskiego i po prostu ruszyli dalej z fabułą, żeby tutaj po prostu to odblokować. Wiem, że tutaj bardzo dużo odcinków jest na zasadzie po prostu pojedźmy, pogadajmy. Ja tutaj staram się wam szyć na bieżąco jakąś tam opowieść, zabawić, zainteresować się, nie zawsze mi to wychodzi. No. Ale no... Zobaczymy, jak to będzie. Też ogólnie będę na dniach będę prawdopodobnie nagrywał dodatkową grę, bo już troszeczkę mam dosyć nagrywania samego Death Strandinga. Jest spowodowane tym, że w tej grze, a tam dokładnie ile mam godzin wbite, mam już wbite 62 godziny. Ponoć ta gra wymaga 100 godzin na zmaksowanie jej całej. Wiem, że na przykład grając trochę innym stylem, czyli tak naprawdę zasuwając w fabule, to nie jest, ale aż tak dużo, już może byłoby tak naprawdę skończyć ten tytuł, ale jakoś tak, ja tutaj dla was nagrywam, staram się, żebyście mieli cały czas coś ciekawego, ale co nie zmienia faktu, ciężarówka, co nie zmienia faktu, że jest to jednak troszeczkę więcej roboty, tak samo jak się uparłem z tym wybudowaniem tej drogi tutaj do końca, do Węzła Górskiego, nie wiem, chyba na to z 15 godzin straciłem, żeby to zrobić, jest to naprawdę bardzo dużo, wbrew pozorom. Bardzo dużo małych mikrodostaw. Okej, tutaj sobie dojedźmy. Trochę głupie jest, że tą ciężarówkami, z tym zapasami, te zapasy trzeba tak blisko podjeżdżać. To mi się troszeczkę nie podoba. Mogliby to zrobić troszeczkę dalej, żeby ten zasięg dostawy był trochę dalszy. Zrealizujmy tutaj dostawę. No to przyspieszymy. Hej, to Sam Bridges. Dobrze cię widzieć. O, widzicie, on ma te tarcze. Jak udało ci się zachować to wszystko w tak świetnym stanie? O, oczywiście zeska, mamy odblokowane pancerze poziom drugiego, zwiększenie przepustowości siedzi chiralnej. Co możemy stworzyć? O! Ten konkretny rodzaj pancerza zapewnia ochronę całego ciała. Można go nosić na ramionach i nogach, a im więcej elementów założysz, tym większy efekt. Jego działanie wymaga jednak energii. Musisz o tym pamiętać. Okej, to może opatrząc się na to, że ten teren naprawdę się robi nie za ciekawy, tutaj wybudujmy sobie dwa takie. Przy mocy do kombinezonu damy sobie to na ramienniki. Resztę rozłożymy
rozłożymy tego w ten sposób, to jest drugopoziomowy pancerz, więc on powinien jeszcze pochłaniać energię całkowicie, ale w zamian za to zużywa akumulator. Jest to troszeczkę materiałów, a jeszcze trochę potrzebnych, trochę niepotrzebnych. Zobaczmy, jakie mają w ogóle tutaj zlecenia. To węzła południowego, to jest odzyskaj oksytocyny porzucone pośród spadających skał, zestaw do parzenia aromatycznej kawy. No, to mamy to akurat do tego na północ od Górskiego, więc trzeba będzie się tutaj troszeczkę pojeździć. Tu mamy w ogóle ze znakiem, z wykrzyknikiem tutaj mamy, więc może się jeszcze tutaj przyjadę. I chyba będziemy na dzisiaj kończyć ten odcinek. Ja już sobie tutaj, skoro mam taką możliwość, będę sobie tutaj robił questy i będę odblokowywał tutaj wszystko, co już można. Będę się starał tutaj po prostu między odcinkami wypromować tutaj sama na maksymalną ilość gwiazdek. Ja miałem odwieźć tą ciężarówkę, ale po prostu zostawiłem, odwiozę sobie ją jeszcze przy okazji. Nie lubię się poruszać z tym sprzętem. Ja chuj jestem taki, że preferuję bardziej podróż własnym. Nie lubię być komuś za bardzo wdzięcznym, ale no dobra, to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za waszą uwagę, jeżeli dotrwaliście dotąd. Zachęcam do dawania mi łapek w górę, albo aby zmotywować mnie do dalszej pracy. Pisałem komentarze, jeżeli macie dla mnie jakieś informacje, albo chcecie się o coś mnie zapytać, to mnie zapraszam na mojego Discorda, link w opisie. Bardzo często tam przysiaduję, albo po prostu rzucam okiem, co się dzieje, nawet jak jestem w pracy. Chyba, że mam zasób, to wtedy wiadomo. Również, jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek i wejścia na Discorda. Ogólnie na Discordzie powinna się niedługo pojawić dodatkowa rola, która będzie po prostu dawała możliwość, że w momencie, w którym bot wystawi jakiś filmik ze mną, po prostu będzie się dostawać pinga, więc powinno to ograniczyć troszeczkę ilość takiego normalnego was poinformowania do tego, tylko że jest tylko filmik i tyle. Dobra, to by było na tyle, więc zobaczymy w kolejnych odcinkach.